W archiwach fotograficznych Fundacji Archeologia Fotografii można znaleźć wiele przedstawień ciała. W większości wizerunki kobiet, od fotografii dokumentalnej przez zdjęcia erotyczne i pornograficzne, po prace wykorzystujące ciało kobiece w poszukiwaniach z obszaru fotografii abstrakcyjnej, czy włączające je w konceptualne ramy. Zaczynamy wystawę od części poświęconej pracom Zbigniewa Dłubaka. Wystawa ta jest też taką próbą refleksji, sproblematyzowania naszej działalności też jako instytucji, jako Fundacja Archeologia Fotografii. Jest to jeden z tych zbiorów, na którym nasza instytucja wyrosła, gdyż jest to pierwszy zbiór, którym się zajmujemy. Z tego praktycznie ponad 1/3 są to zdjęcia ciała. Są to fragmenty kobiecego ciała, które Zbigniew Dłubak wykorzystywał do bardzo wielu różnych projektów fotograficznych, ale nie tylko, bo tutaj tak jak możemy zobaczyć na tej wystawie, pokazuje też mniej znane prace Dłubaka, chociażby jego takie studia rysunkowe z lat 50. Ale pokazuje to też taką ciągłość obecności ciała w pracach Dłubaka. Pracując z archiwum Dłubaka mamy właśnie do czynienia z prawie 3000 zdjęć. Nie zawsze wiadomo w ogóle, jakie modelki pozowały do konkretnych cykli. Występują one anonimowo. Trochę nie wiadomo czasami, w jaki sposób dzisiaj współcześnie, z takiego krytycznego, feministycznego też punktu widzenia, odnosi się do tych wszystkich obrazów. Dłubak też jest ważny ze względu na jego refleksje odnośnie materialności samej fotografii, gdyż chociażby, nie wiem, w ikonosferze, gdzie on zestawia takie wielkie arkusze papieru fotograficznego, tutaj ta materialność też u niego jest bardzo ważna. Oprócz prac z archiwum FAW prezentujemy na niej także współczesne realizacje. Stworzony we współpracy z Fundacją Wielozmysły i artystkami Julią Basistą i Oliwią Laskowską cykl Tyfrografik dotykowych obiektów w fotografii Zbigniewa Dłubaka i Zofii Chomentowskiej będzie wykorzystany podczas oprowadzania osób z niepełnosprawnością wzroku. Ciało w fotografii to też kwestia ciała fotografa bądź fotografki, którzy pracują nad swoimi zdjęciami. Często to jest taki aspekt bardzo interesujący, materialny i dotykowy, który tutaj możemy zobaczyć, który zresztą wiąże się też z kwestią na przykład tyflografik. Mamy całą masę różnych eksperymentów, to nie tylko takie techniki jak fotogram czy chemigram, ale też dużo innych działań. I tutaj takie przykłady to prace z archiwum Antoniego Zdebiaka. I tutaj Zdebiak eksperymentuje i widać na tych zdjęciach też ślady jego dłoni, ale też jak popatrzymy na tą fotografię trochę pod kątem, to widać, że nie tylko tam są jakieś takie zapisy jego odcisków na papierze światłoczułym, ale też to są takie prace gniecione, które on wykonuje, tylko nie widać tego, jak patrzymy wprost, trzeba zobaczyć to pod kątem. Ciało, na które autor, autorka czasem kieruje swój aparat, jako niekiedy pozornie bliskie i dostępne, zdarza się, że to ciało posługuje się innymi ciałami, obsadza je w różnych rolach, włącza do gry, a jednocześnie poddaje się ich działaniu. Obrazy i wyobrażenia ciała, osób ludzkich i zwierzęcych to jedne z najważniejszych tematów fotografii. Wywodzą się jeszcze z historycznych gatunków malarskich, jak portret, akt i kompozycja alegoryczna. Funkcjonują w fotografii naukowej, dokumentalnej i funeralnej. Jakie znaczenie ma obecność obrazów ciała w archiwum, które zresztą bywa do ciała przyrównywane? Takie zdjęcia się znalazły jako sygnalizujące niejako ten wątek. Mamy chociażby małą odbitkę z cyklu desymbolizacji, gdzie Dłubak przefotografowuje różne gesty tutaj na obrazie Jacka Malczyskiego. Jest ta dłoń z filmu Italia 61 Zamecznika. Jest tutaj reprodukcja fotografowana przez Marię Chrząszczową, ale też właśnie bardzo piękna seria zdjęć, z których pokazujemy tylko jedną, właśnie kobiet pracujących i składających szkielety zwierząt. W zasadzie takie zdjęcie trochę łączące wątek i tych wizerunków ciała, ale jednocześnie ciał pracujących czy osób pracujących. Jak poradzić sobie z kwestią ciał zwierząt, które budują w dosłownym znaczeniu fizyczny wymiar zbioru fotografii, obejmującego prace wykonane w technologii opartej na odzwierzęcej żelatynie?
Tutaj w tej części wystawy mamy też taki rozbudowany zbiór fotografii, które poświęcone są zwierzętom czy osobom zwierzęcym. Mamy zdjęcia tutaj chociażby z Archiwum Chrząszczowej, z Janusza Bąkowskiego, Wojciecha Zamecznika, Piaseckiego, Tadeusza Sumińskiego. I bardzo szerokie spektrum różnych tematów. To dalej są zdjęcia z ogrodów zoologicznych, które oczywiście są też takim bardzo popularnym i często trafiającym się tematem w archiwach, ale są też przykłady zdjęć z laboratoriów, w których zwierzęta są poddawane różnym eksperymentom. Zdjęcia z takich hodowli krów, czy chociażby to takie bardzo intrygujące zdjęcie z Julinka, autorstwa Janusza Bąkowskiego. Jest też pytanie takie, nad którymi po prostu, myślę, że jako instytucja, która ma bardzo duże zbiory, gdzieś zadajemy sobie różne pytania, bo oczywiście zawsze każda fotografia, która przedstawia ciało, to też jest opowieść po prostu o tych relacjach, które są między osobą fotografowaną, a osobą, która jest sfotografowana. Zresztą tutaj te relacje są bardzo różne. Jest to czasami taki rodzaj jakiejś gry, ale też zależności. Te ciała na siebie przecież wpływają, są każdy na jakimś etapie życia i jakoś tam spozycjonowane pod względem różnego typu przywilejów i tak dalej. Ale oczywiście też jest tak, że ten fotograf czy fotografka też posługują się w swojej pracy, czy wykorzystują ciała innych osób. Ale z naszej perspektywy też bardzo ważne jest takie krytyczne podejście do tego, jaką strategię instytucjonalną możemy przyjąć, żeby umożliwić też takie krytyczne podejście do naszych zbiorów. I tutaj też taki wątek dotyczący fotografii podróżniczej w takim szerokim znaczeniu, bo to nie tylko chodzi o podróże, nie wiem, zagraniczne gdzieś i duże wyprawy, ale też po prostu czasami takie wycieczki czy wyjazdy fotograficzne, nie wiem, żeby fotografować małe miejscowości czy kulturę ludową. No więc tutaj jest to taki zasygnalizowany wątek, w jaki sposób podchodzić na nowo i krytycznie do tych zasobów, które już są. Które oczywiście też to, że są w naszych archiwach, oznacza już prawdopodobnie jakiś status czy jakiś sposób funkcjonowania danego autora. Praca Karoliny Gębary z serii Ukłon – Ćwiczenia z gościnności, umieszczona w witrynie galerii, pochodzi z projektu performatywno-fotograficznego zrealizowanego z osobami, które doświadczyły migracji. A tu jeszcze taka praca, która jest rodzajem interwencji pracowniczek i pracowników Fundacji Archeologia Fotografii, to znaczy mała refleksja na temat tego, jakie ciała pracują, czy wykonują gesty, właśnie gesty ochronne, czy gesty opresyjne, to jest jakby druga rzecz, żeby to archiwum mogło funkcjonować. I tutaj zrobiliśmy taką instalację, która jest zrobiona z naszych zdjęć takich dokumentalnych, które po prostu robimy, żeby, nie wiem, wykazać tutaj, zdokumentować nasze działania przed naszymi grantodawcami, które pokazują właśnie takie sytuacje, właśnie na których czasami widać ludzi, czasami nie, ale są właśnie te prace archiwalne, to przekładanie pudełek, fragmenty archiwów, rękawiczki archiwalne, które cały czas musimy prać w kontakcie z tym kurzem i jakby wymieniać, więc to jest taka część tych gestów bardzo często podejmowanych. I to są zdjęcia z bardzo różnych lat, z których zrobiliśmy jakby wtórnie takie udawane slajdy, bo są to zwykłe wydruki na folii. Trochę, żeby pokazać, jak to bardzo jest niewidoczne, to wszystko, co się dzieje jakby w środku, to wszystko, co się dzieje w archiwum. Być może jest też to też nie takie bardzo atrakcyjne. Gesty pracy biurowej albo przekładania segregatorów i drukowania sprawozdań.